W koszyczku wielkanocnym obowiązkowo powinny pojawić się konkretne pokarmy, z których każdy ma własną symbolikę. Mięso na pamiątkę baranka paschalnego, chleb na pamiątkę świątecznego pieczywa, które Chrystus spożywał z apostołami w czasie ostatniej wieczerzy, no i jajko, symbol nowego życia. Wrocławianie o tradycji nie zapomnieli i w swoich koszyczkach mieli wszystko, co potrzebne. To wszystko, co trzeba, czyli chlebek, sól, chrzan, kawałek wędliny. No mam kiełbaskę, mam babeczkę, mam chlebek, mam chrzanik, mam sól, pieprz, baranka, najważniejszy. Chrzan, jajeczka, szyneczka, sól, baranek oczywiście, babeczka mała i kiełbaski. A tutaj jeszcze do pana zerkniemy. A to jest sąsiadki. 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 Sąsiadki, bo ona pracuje. To co ta sąsiadka ma, proszę pana, w koszyku? Też wszystko dobre. Same dobroci. Chrzanik, jajeczka, biała kiełbaska, szyneczka, sól. W koszyczku mamy zajączka, mamy pisanki, własnoręcznie malowane były wczoraj wieczorem. Mamy sól, pieprz, chlebek i kiełbaskę. Udekorowanie i wypełnienie koszyczków było podobne, ale poza jajkami, przyprawami i mięsem znalazły się w nich również inne produkty. Wrocławianie przyznawali też, że w przygotowaniach żywności do święcenia pomagały im różne techniki. Po prostu łupiny z cebuli barwią w zależności od tego, czy mamy dłużej, trzymamy w tej cebuli, czy krócej. To albo są żółte, albo brązowe. Jak zwykle oczywiście chlebek, wędlinkę i jajeczka na dobre szczęście. Jeszcze widzę jakieś słodkości, pan się nie przyznał, co tam znajdziemy? To może nie dla mnie, ale pozostali członkowie rodziny nie odmówią sobie nigdy, zwłaszcza w święto. Ja sobie pozwolę, mogę pokazać. Tutaj tak? Widzę, państwo mają babeczkę. Rozumiem, że państwo tutaj nie tylko tradycyjnie, ale też słodkości w Wielkanoc. Tak, oczywiście. Dla najmłodszych. Zwłaszcza dla najmłodszych. Słodkości w tym roku niezbędne. Tu mam rogalika, jajka pomalowane, z siostrą malowałem, szynkę. I tam gdzieś jest schowana i sól. I sól. A skąd ten rogalik tutaj? Powiem ci szczerze, ja jestem z gór, z Małopolski. Nigdy nie widziałem, żebyśmy święcili rogalika. To taka tradycja u was? No, z mojej rodziny, tak. Wybranie się do kościoła w celu poświęcenia pokarmów było również okazją do tego, aby pomóc innym. Dzieliliśmy się kiełbaską w kościele z biednymi i babeczkę też oddaliśmy, także pozostało się w domu. Jajka, wędliny, pieczywo, a nawet babeczki. Te wszystkie produkty wrocławianie zabierali dzisiaj do kościołów, by je poświęcić. A jutro podzielą się nimi podczas uroczystego śniadania. Echo 24, Piotr Błachut.